Serdecznie witam na uroczystości odsłonięcia popiersia. Szczególnie gorąco przedstawiam inicjatora i strategicznego darczyńcę naszego przedsięwzięcia, pana Zbigniewa Zermańskiego. Miło jest nam gościć posłów Prawa i Sprawiedliwości, panią Annę Sobecką, pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, pana Łukasza Zbonikowskiego, prezydenta Grudziądza, pana Roberta Malinowskiego wraz z małżonką, panią Marią Malinowską. Być razem z nami, nie widzę, być może jest, pan Andrzej Wiśniewski, prezydent Grudziądza w latach 2002. Duchowieństwo, serdecznie witam, są razem z nami kapłani. Serdecznie witam pana Jacka Żurawskiego, przewodniczącego zarządu regionu toruńsko-włocławskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Pana profesora Artura Tarzyka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szanowni goście, niezmiernie jest mi miło, że pogoda dopisała przede wszystkim i jestem zadowolony z tego, że tak to się pięknie zakończy. I chciałbym z tego miejsca przede wszystkim podziękować komitetowi, który naprawdę poświęcał swój czas i wiadomo, jak to było, żeście przesuwali terminy, ponieważ zabrakło środków. Ale niestety jakoś dobrnęliśmy do końca. Jestem niezmiernie szczęśliwy. I dziękuję przede wszystkim posłom, panu Krzysztofowi Ardanowskiemu za pomoc. Panu Jackowi Żurawskiemu, tak. Przewodniczącemu Zarządu Regionu Kujawsko-Włocławsko-Toruńskiego. Następnie pani Władysławie Czyż. Pani Renacie Kucharskiej. Panu Januszowi Kłodziejskiemu i Adamowi Ronowskiemu, który ze mną naprawdę już współpracuje od samego początku. I drodzy Państwo, naprawdę ten pomnik, to po pierwsze powinno, jak już wspomniałem, jest pierwszym pomnikiem Lecha Kaczyńskiego w naszym województwie kujawsko-pomorskim. I chciałbym tutaj podziękować naprawdę Urzędowi Miejskiemu z panem prezydentem Robertem Malinowskim. Wnieśli w to, że dzisiaj jesteśmy tutaj i możemy poświęcić i odsłonić ten pomnik. Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję. Pamięć o wydarzeniach sprzed 5 lat we mnie będzie żyła do ostatnich dni mojego życia, ale wiem, że w świadomości wielu ludzi się po prostu zaciera. Jest wielu również w Polsce takich, którzy chcieliby tę ranę smoleńską zabliźnić błoną kłamstwa i podłości. Trzeba przypomnieć, po co 5 lat temu delegacja władz polskich udawała się do Katynia. Nie tylko po to, jak każe polski zwyczaj, złożyć kwiaty na grobach zmarłych, poległych,
ale również po to, by powiedzieć światu ponad jakimikolwiek podziałami, że wiemy, kto zamordował Polaków w Katyniu w kwietniu 40 roku i nigdy nie damy się podzielić, nigdy nie pozwolimy na to, żeby ktoś obcy wykorzystywał tragedie narodowe do dzielenia narodu. Lech Kaczyński w ostatnim przemówieniu, którego nie wygłosił, które było oddane, rozdane tam na cmentarzu, kiedy staliśmy i czekaliśmy za prezydentem, powiedział, że kłamstwo katyńskie było mitem założycielskim komunistycznej Polski. O Katyniu nie wolno było mówić. Ludzie, którzy domagali się prawdy o Katyniu, byli szykanowani. Nie wolno było mówić w szkołach, w wojsku, w pracy. Wielu, i spuśćmy kurtynę milczenia na nich, aktywnie działało, by kłamstwo, zapewne tacy byli również i tu w Grudziądzu, by kłamstwo katyńskie trwało. Kiedy polski legalny rząd na uchodźstwie 13 kwietnia 1943 roku, kiedy media światowe opublikowały informacje o znalezieniu grobów polskich oficerów, domagał się międzynarodowego śledztwa, to ówczesna Rosja sowiecka zerwała stosunki dyplomatyczne z tym rządem. Nie chciano międzynarodowego śledztwa nad tym, co się wydarzyło w okolicach Smoleńska. Kłamstwo katyńskie zatruło życie w Polsce na dziesiątki lat. Nie pozwólmy. Nie pozwólmy, by kłamstwo smoleńskie również nas, Polaków, dzieliło i zatruwało walkę o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę, by nas w jakiś sposób skłócało. Ta narodowa pielgrzymka pod przewodnictwem Lecha Kaczyńskiego z udziałem przedstawicieli całego społeczeństwa. W tej pielgrzymce, która była zaplanowana wiele, wiele miesięcy wcześniej, o czym zostali powiadomieni kombatanci, Polonia na całym świecie, wszystkie urzędy państwowe, udział mieli wziąć wszyscy najważniejsi reprezentanci państwa polskiego. Prezydent, premier, rząd, parlament, generalicja, duchowieństwo, kombatanci, media, po to, by pokazać światu, że my się nigdy nie zgodzimy na kłamstwo i na to, żeby ktoś obcy nas zatruwał i nas dzielił. Wszystko było przygotowane na 10 kwietnia. Żadna inna data w grę nie wchodziła. Dlaczego? Na Boga, dlaczego ktoś podjął decyzję, że część delegacji udała się kilka dni wcześniej? I ten fragment kłamstwa smoleńskiego trwa, bo przecież ja słyszę twierdzenia, że skoro parę dni wcześniej Polacy pojechali, kwiaty złożyli, hymn zagrano, kompania strzeliła salwą, to po co ci głupcy z Kaczyńskim pchali się 10 jeszcze? Bo 10 była narodowa pielgrzymka Polaków na groby, którym dzwoni podziemny dzwon, na groby do Katynia. Kto to złamał i jaki miał w tym cel, jaką miał intencję? To jest fragment kłamstwa smoleńskiego. Cieszę się bardzo i dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się, wymieniani tu, którzy przyczynili się do tego, że tu również w Grudziądzu, w tym pięknym mieście, będziemy przypominali postać wielkiego polskiego prezydenta, człowieka niezłomnego, człowieka, który swoje życie dla wolnej, demokratycznej i suwerennej Polski poświęcił aż do śmierci. Pan Jarosław Kaczyński, pozdrawiając wszystkich, dziękując tym wszystkim, którzy zaangażowali się w sposób szczególny, prosił mnie o odczytanie listu kierowanego do pana Zbigniewa Zelmańskiego, człowieka, który był spiritus movens tych naszych tutaj wydarzeń, tego całego przedsięwzięcia.
Szanowny pan Zbigniew Zelmański, Społeczny Komitet Budowy Popiersia, szanowny panie, szanowni państwo, dziękuję za skierowane do mnie zaproszenie do wzięcia udziału we mszy świętej w Bazylice Kolegiackiej pod wezwaniem świętego Mikołaja w Grudziądzu oraz uroczystości odsłonięcia popiersia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Podziękowaniom tym towarzyszy uczucie żalu, że nie mogę pojawić się osobiście, dlatego proszę o przyjęcie tych kilku słów skierowanych do państwa w formie listu. Składamy dziś hołd prezydentowi Rzeczpospolitej świętej pamięci Lechowi Kaczyńskiemu, a także jego małżonce i wszystkim przyjaciołom, ludziom, bez których nasze życie już nigdy nie będzie takie samo. Pochylamy głowy przed najbliższymi nam i najważniejszymi, aby dać świadectwo czci i pamięci o tych, których straciła Polska. W podsmoleńskim lesie zginęli ludzie stawiający dobro ojczyzny jako wartość przed wszystkimi innymi, stawiający pracę dla niej jako najszlachetniejszą powinność ofiarowaną im przez los. Kwiecień tego roku to czas, gdy wspólnie w całej Polsce obchodzimy 5. rocznicę tej wielkiej tragedii i dobitnie zdajemy sobie sprawę, że nie da się wymazać z nas żalu i poczucia straty, usunąć tęsknoty i zagłuszyć wspomnień. Byli i pozostaną jedyni w ich ludzkim i historycznym wymiarze, ale też dzięki takim jak oni, stojący dziś w długim szeregu pokoleń Polaków, którzy tyle potrafili dać ojczyźnie, pozostaną na zawsze wzorem dla kontynuatorów ich dzieła, dla kolejnych w tym szeregu, kolejnych, dla których los Rzeczypospolitej pozostaje sprawą najważniejszą, pierwszym życiowym zadaniem i zaszczytnym obowiązkiem. Chcemy należeć do tego szeregu. Odpowiedzialność za Polskę spoczywa dzisiaj na nas. To praca do wykonania i marzenie o Polsce, jakiej oni pragnęli. To nasze wspólne z nami dziedzictwo. To najlepsze, co możemy zrobić dla siebie i dla nich, aby pozostali z nami na zawsze. Proszę przyjąć pozdrowienia i wyrazy szacunku. Jarosław Kaczyński. Modlę się, Panie, za nich. Boże, daj siłę. Pozwól wierzyć, że ćwierć sekundy i mniej jeszcze, wcześniej i choćby najmniejsze mgnienie zdążył tam anioł miłosierny, Twój posłaniec. Osłonił ich swym skrzydłem, wyrwał i uniósł i przygarnął, zanim runęli. Bo nie umiera tu na ziemi Duch Sprawiedliwy. Wola prawa i miłość czysta. Dla takiej wiary daj, Panie, moc, że tam upadła w lesie katyńskim materia roztrzaskana tylko, a byli wzięci do arki Twego miłosierdzia i są ocaleni. Istoto licha, lepianko człowiecza marna, wierzysz tak? Wierzę, Panie. Miłość Boga to są sprawy pierwsze, a potem z tego ma płynąć zgoda, z tego ma płynąć współpraca, z tego ma płynąć wzajemna troska. Było to dla niego oczywiste, że oni, że Piast, jego wszyscy wokół podejmą, równocześnie proponując to tym, którzy chcieliby go wybrać. Pan prezydent Lech Kaczyński w jakiś sposób symbolizuje wiele tego, co i dzisiaj nam potrzeba w sytuacji środków masowego przekazu, tak trochę chyba sztucznego braku czasu na wszystko, zwłaszcza na głębsze przemyślenia. Pan prezydent tutaj stanie z różnymi swoimi skrótami, których nie szczędził przy różnych okazjach. Tak jak słyszeliśmy to nawet w tym dzisiejszym tu powtórzonym przemówieniu, dalej z nami pozostanie i niech będzie źródłem wartości tych, które będziemy dalej odczytywali, ideałów, dla których będziemy żyli. Byśmy umieli być wciąż wierni Bogu, Ojczyźnie, tym wszystkim sprawom świętym, ważnym, odmówmy teraz modlitwę pańską. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Maryjo, Królowo Polski, święty Stanisławie i święty Wojciechu, patronowie Polski, módlcie się za nami. Siedzieliśmy sobie na ławeczce i pani, z którą siedziałem, zauważyła, że dwoje młodych ludzi, przechodząc koło tego pomnika, zachowało się niegodnie i nie powinni się na pewno tak zachować. Zrobiło mi się przykro, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, dlaczego oni się tak zachowali. Czy to sprawa szkoły, domu, telewizji, wychowania. I teraz, kiedy ci młodzi ludzie tutaj złożyli te kwiaty i kiedy prezydent w swoim przemówieniu mówił o tym, że trzeba uświadamiać, trzeba pokazywać, co i komu należy się hołd, dochodzę do wniosku, że ludzie, którzy byli inicjatorami tego pomnika, którzy tutaj, tak jak pan Zbigniew, niesłychanie oddali się tej pracy, pan Janusz, pan Adam, że chwała im za to, że będzie można przyjść z młodymi ludźmi i porozmawiać o tym człowieku. Ja go z chęcią robiłem, bo ja uważam, że po pierwsze to dobry człowiek i godny prezydent. Dziękuję bardzo. Tak.